Dzień dobry. W dzisiejszym filmie chciałem pokazać, że system DALI, system sterowania oświetleniem DALI, to nie tylko proste sterowanie oświetleniem, czyli robienie jaśniej, ciemniej, włączanie, wyłączanie, ale także wykonywanie sekwencji logicznych, czyli wykonywanie jakiejś czynności w zależności, czy spełniony jest dany warunek. Najprostszą sekwencją jest reakcja na ruch, na przykład ruch w łazience. Wchodzi ktoś do łazienki, włącza się światło, system śledzi, czy ruch jest dalej wykrywany. Jeżeli nie, światło jest przygaszane do poziomu powiedzmy 5%. Jeżeli dalej ruch nie jest wykrywany, światło się wyłącza. Podobne funkcje logiczne mogą być wykonywane na przykład na korytarzu, gdzie osoba wchodzi na korytarz i światło podąża za nią, czyli część korytarza przed nią jest włączona na 5% i z tyłu podobnie, nad nim oświetlenie jest 100%. Jeżeli osoba skręci w prawo lub w lewo, korytarz jest stopniowo wygaszany. Niedawno jeden z klientów budujący biurowiec poprosił mnie o wykonanie sterowania sali konferencyjnej. Sala konferencyjna ma możliwość przedzielenia na pół ścianą mobilną. Ma dwa wejścia. Przy każdym wejściu oczywiście musimy zainstalować jakieś łączniki czy kontrolery oświetlenia. W przypadku otwarcia ściany mobilnej nie ma żadnego problemu, bo jednym i przy drugim wyjściu regulujemy sobie całą salę konferencyjną oświetlenie. Ale co zrobić, gdy ścianę zamkniemy? Sala konferencyjna jest rozdzielona na dwa oddzielne pomieszczenia i wtedy nie możemy regulować w systemie schodowym, tylko powinniśmy te klawisze, te zadajniki jakoś rozdzielić. Oczywiście można napisać logiczną sekwencję, która będzie to rozdzielała, ale system DALI umożliwia zrobienie to w bardzo prosty sposób. Pokażę to na zasadzie prezentacji. W tej prezentacji wykorzystam sterownik DALI 2 firmy Zen Control. Jest to firma australijska, która jest czołowym producentem urządzeń DALI 2. Urządzenia DALI 2 mają certyfikację stowarzyszenia DALI Alliance. Możemy na stronie DALI Alliance w zakładce produkt rozwijając i w bazie produktów sprawdzić, czy dane urządzenie spełnia normy DALI 2 i czy spełnia wszystkie normy DALI 2. Ale powróćmy do naszej prezentacji. Oto schemat, według którego będziemy realizować założone przez inwestora sterowanie salą konferencyjną. Na samym początku inwentaryzujemy wszystkie oprawy i dzielimy je zgodnie z przeznaczeniem sali, czyli te oprawy grupujemy do grupy, która się nazywa sala A, te oprawy grupujemy do grupy, która się nazywa sala B. Jeśli chodzi o łączniki, to żeby pokazać uniwersalność systemu DALI, zastosowałem przy sali A łącznik, zadajnik dedykowany, czyli klawisze dedykowane typu DALI, a przy sali typu B wersję budżetową, czyli coupler, czyli input, plus zwykły łącznik dzwonkowy. Jest to rozwiązanie, które stosujemy w przypadku budynków użyteczności publicznej, jak szkoły, jakieś zakłady pracy. W miejscu, gdzie przesuwa się ściana mobilna, montujemy coupler, czyli input,
z podłączonym kontaktronem lub łącznikiem krańcowym. Oczywiście do ścianki mobilnej musimy przymocować magnes, który zbliżywszy się do kontaktronu spowoduje zwarcie styków i poda sygnał do kaplera, a ten do magistrali DALI. Tutaj widzimy połączenie magistrali DALI z kaplera z łącznikiem dedykowanym, z kolejnym kaplerem, który jest podłączony do łącznika dzwonkowego i to wszystko sobie biegnie magistralą do głównego sterownika. Oczywiście wszystkie oprawy też są podłączone do kontrolera DALI. Tak wygląda moja prezentacja. Tutaj mamy rzut jakby sali konferencyjnej z jednym i drugim wejściem. Oprawy są wstępnie pogrupowane. Grupa B, grupa A. I oprawy są przyporządkowane przez programistę do łączników. Czyli grupa A przyporządkowana jest do łącznika dedykowanego, do zadajnika dedykowanego. Grupa B jest przyporządkowana do kaplera, do którego podłączony jest łącznik dzwonkowy. Oprawy symuluje nam tutaj jedno źródło światła i drugie źródło światła, które oczywiście jest zasilane przez zasilacze DALI. Tu w tym miejscu, gdzie przebiega ścianka mobilna, zamontowałem kapler i kontaktron, a ściankę działową, ściankę mobilną będzie nam symulować tutaj taka listewka. Sprawdźmy teraz, jak działa system. Włączamy klawiszem przy wejściu B. Wyłączamy klawiszem przy wejściu A. Powtórne naciśnięcie klawisza przy wejściu A czy ściemnienie i rozjaśnienie przy wyjściu B i wyłączenie. Czyli w przypadku, kiedy sala konferencyjna jest jakby całością, nie jest rozdzielona, łączniki działają w systemie schodowym. Jak to teraz wygląda, kiedy zamykamy ścianę mobilną? Spróbujmy łącznik w sali B. Włącza nam się tylko oświetlenie sali B. Możemy oczywiście sobie to przyciemnić, możemy sobie rozjaśnić, czyli w pełni funkcjonalne. Spróbujemy teraz salę A. Włączyła nam się sala A, możemy ją sobie oczywiście też przyciemnić. Możemy ją sobie rozjaśnić i możemy ją wyłączyć. I wyłączamy salę B. Czyli systemy są rozdzielone. Z powrotem otwórzmy ściankę mobilną i system wraca do poprzedniej konfiguracji, czyli włączają się wszystkie oprawy i wyłączają się wszystkie oprawy. Pokażę teraz, jak to zrobić od strony programowej. Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, to skonfigurowanie naszego inputu, czyli ZC switcha, którego umieszczamy na końcu ścianki mobilnej, jako absolute input, czyli w nomenklaturze DALI zamknięte, otwarte. Wszystkie inputy ustawiają się automatycznie jako push buttony, czyli
do nich podłączamy łącznik dzwonkowy i używamy ich jako klawisz. System wtedy odbiera naciśnięcie krótkie bądź naciśnięcie długie. Żeby system DALI widział to jako zamknięte, otwarte, czyli 0 i 1, musimy ustawić jedno z wejść inputu jako absolute input. Widzimy tutaj, że ta opcja Kaplera ma możliwość ustawiania bardzo wielu funkcji. My skorzystamy z funkcji absolute input na wyjściu B, tak jak jest w tym przypadku. Gdy już mamy skonfigurowany kapler, należy stworzyć miejsce, gdzie dane z tego kaplera będą zapisywane w formie cyfrowej. Przechodzimy do zakładki Excitement and Logic i zakładka System Variable, czyli zmienne systemowe, i konfigurujemy sobie zmienną o nazwie Contactron. Następnie kierujemy nasz absolute input, czyli wejście B tego naszego urządzenia przy local kontrolerze do zmiennej systemowej nazywającej się kontaktron jako sygnał cyfrowy, czyli binary, czyli 0 lub 1. I teraz sprawdzając naszą zmienną systemową w rubryce value, widzimy, że kiedy kontaktor jest rozłączony, value wynosi 0. Gdy przyłożymy magnes do kontaktronu, czyli zamkniemy ścianę mobilną, value wynosi 1. Gdy mamy już podłączony kapler i skonfigurowaną zmienną systemową, możemy przystąpić do właściwego programowania systemu. W zakładce Assignment and Logic, tu gdzie konfigurowaliśmy zmienną systemową, mamy też zakładkę Relationship. To jest nasza najważniejsza zakładka, w której zapiszemy relacje, które będą obowiązywały między grupą A a grupą B w zależności od, czy ścianka mobilna jest zamknięta i otwarta. Przystępujemy do konfiguracji. Wybieramy sobie Control System, u mnie jest to test. Wybieramy sobie Controller, czyli Local Controller. Jako pierwszy target, ten target źródłowy, wybieramy grupę, która się nazywa sala A. Jako target destynacyjny, przy tym samym kontrolerze local controller, wybieramy grupę sala B. W tym miejscu znajduje się zakładka condition. Wybieramy tą zakładkę Condition, mamy typ Absolute Input. Klikamy System zmiennych i wybieramy naszą zmienną, która się nazywa Contactron. Mamy już wpisaną pierwszą regułę. Klikamy tutaj, żeby system to zapisał. Widzimy tutaj, że napisy zrobiły się zielone. Kiedy system to zapisze do pamięci kontrolera, literki zmienią kolor na czarny. System Relationship w systemie Zen Control jest skonstruowany w ten sposób, że ta reguła, którą tutaj wpisaliśmy, jest wykonana wtedy, kiedy zmienna systemowa kontaktron wynosi 0. Jeżeli zmienna systemowa wynosi 1, ta reguła nie obowiązuje. Literki zrobiły się czarne, czyli system zapamiętał daną regułę. Ale teraz mamy sytuację, że sala A
może oddziaływać na salę B, ale musimy teraz zrobić, żeby sala B oddziaływała na salę A. Wpisujemy jeszcze raz tą regułę, tylko że z odwrotnością, jeśli chodzi o... Czyli tutaj wybieramy salę B, tutaj wybieramy poprzez, możemy też tak robić w ten sposób, tutaj wybieramy salę A, żeby to było na krzyżowo i przepisujemy warunek, czyli sprawdzanie, czy kontaktron jest otwarty, czy zamknięty. Czyli czy zmienna kontaktron wynosi 0, wtedy linijka zostaje wykonana, czy zmienna kontaktron wynosi 1 i linijka nie zostaje wykonana. Zademonstruję to jeszcze raz. Ścianka mobilna jest złożona, kontaktron jest rozwarty, sygnał logiczny, który zostaje podany do systemu, to 0, czyli zostanie spełniony warunek, że wszystkie rozkazy wykonywane przez salę A trafiają do sali B. Próbujemy, klikamy, zapala się jedno i drugie. Klikamy na salę B, druga linijka condition zostaje spełniona, ponieważ kontaktron jest otwarty, zmienna systemowa o nazwie kontaktron wynosi 0. Wyłączamy. Zamknijmy teraz ściankę działową. Input podaje logiczną jedynkę do zmiennej systemowej kontaktron. I warunki, które zostają wpisane w relationship, nie spełniają się. Grupa B działa tylko jako grupa B. Grupa A działa tylko jako grupa A. Powtórnie przełączamy zmienną systemową na 0, czyli zabieramy ściankę mobilną. Warunek zostaje spełniony i z grupy B rozkaz przelatuje nam na grupę A i z grupy A polecenie przelatuje nam do grupy B. Dziękuję bardzo za uwagę.